odcinku z serii najczęściej oglądane przez moich widzów. W tym tygodniu pojawiają się pozycje, które klikaliście najczęściej, obejrzeliście już wczorajszy odcinek ze Scary Teacher. Dzisiaj czas na polowanie na pieniądz, czyli Coin Master w moim wydaniu. W ostatnich dniach prosiliście też o Diamond Painting, którego naprawdę dawno nie było, więc z pewnością musimy go nadrobić, także już dzisiaj zapraszam Was na jutrzejszy odcinek o nowej porze, którą to sami wybraliście, bo aż 60% osób zagłosowało na godzinę 18. Ale teraz lecimy kręcić i lecimy budować nasze wioski. No i co tam słychać w tym naszym Coin Master? Czy była jakaś aktualizacja, czy zadziało się coś nowego? Dobra, zaktualizowali na pewno warunki świadczenia usług, co nas średnio interesuje w kwestii postępów w grze. O nie, kliknęłam graj z Facebookiem. Więc musimy, słuchajcie, zagrać jako gość. Znaczy musimy, nie musimy, no nie logowałam się tutaj, bo chciałam po prostu postępy zacząć na czysto, a w momencie, kiedy zalogowałabym się na konto Facebooka, to miałabym te swoje stare z poprzedniego grania, słuchajcie, a tego nie chciałam. Słuchajcie, dostaliśmy naprawdę gigafajny prezent na sam początek. Jeszcze dodatkowo premię za ukończenie wioski. Mamy, słuchajcie, 150, a w sumie to łącznie już 160 zakręceń i dostaliśmy 22 miliony. Więc spoko, bo to już dzięki temu, nawet jeśli, słuchajcie, za dużo nie wykręcimy, no to będzie szansa, że coś fajnego wybudujemy. Mamy zakładkę ze znajomymi. No ja tych znajomych nie mam, bo nie jestem połączona z Facebookiem. Mamy tutaj całą historię, czyli wieści z wioski, co kto zaatakował, ile nam kto zabrał. No i mamy nagrody, słuchajcie, 50 darmowych zakręceń, milion darmowych monet, matko, ile tego wszystkiego tutaj się nam pokazuje. Co to jest, słuchajcie? Turniej amerykańskiej przekąski, zbierz 7 gwiazdek, aby wygrać, traf 1 symbol, 2, 3 symbole i wtedy mamy 10 gwiazdek, no i dzięki temu, słuchajcie, możemy wygrać jakieś turbofajne nagrody. Dobra, spoko, lecimy, musimy oczywiście obudzić naszego liska, on nam się mocno przyda w momencie, kiedy trafimy na jakiś najazd. Musimy go oczywiście też nakarmić, tyle ile mamy. XP-ków żadnych nie mam, więc nie wskoczę na kolejny poziom, ale to nie szkodzi. Myślę, że od razu sobie polecimy na zakładzie razy 3. Ej, no i pięknie, słuchajcie, pierwsze co trafiliśmy na najazd i mamy skarb gracza Etta, tu jest 630 000, ale niestety ja nie trafiłam. Ale trafi na pewno mój lisek. Słuchajcie, ja zdobyłam 525 000, lisek dokopał się do 115 000, co daje nam łącznie 640 razy 3, bo stawkę zrobiłam razy 3, czyli 1 900 000 monet. A może nawet sobie zrobimy wyższy? Nie, nie mogę zrobić wyższego zakładu jeszcze. Patrzcie, mam już gwiazdeczki, one też idą oczywiście razy 3 w momencie, kiedy mam podwyższoną stawkę. No i zaraz będziemy mieli pierwszy prezent. No i już, słuchajcie, pierwsza skrzynia. 20 zakręceń i 250 XP-ków i szał kart. No i dzięki temu mogę nakarmić mojego liska, więc od razu lecę dawać mu XP-ki i lisek wskakuje na kolejny poziom, co wtedy daje nam możliwość, słuchajcie, wykręcenia więcej z najazdów. Idziemy jeszcze, słuchajcie, na dzienną premię, bo o tym zapomniałam, a tutaj też możemy wylosować coś fajnego. Coś, co nam się przyda w momencie budowania wiosek. Ej, nie wierzę! Wylosowałam największą z możliwych premii, czyli 20 milionów. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Zawsze na tych dziennych premiach, słuchajcie, losowałam najmniejsze wygrane. Fajnie, cieszy mnie to bardzo. Dzięki temu mogę iść na spina, jeszcze, słuchajcie, sobie troszeczkę zaszaleć. Ej, ktoś mi ukradł 1 400 000, a zrobimy sobie autospina, żeby to się samo kręciło. I dzięki temu dzieje się to, słuchajcie, szybciej. Zaraz będziemy mieli kolejne 90 zakręceń, a w międzyczasie mamy jeszcze atak. Spróbujemy tutaj. No nie, Joseph zablokował nasz atak, ale i tak na pocieszenie mamy, słuchajcie, 300 000. Kolejne 90 zakręceń. Teraz tu już się, słuchajcie, zaczynają sypać takie, no wiecie, duże wartości, bo w momencie, kiedy mamy tego więcej, no to więcej możemy, słuchajcie, zrobić sobie na zakładzie, no i wtedy wygrywamy z automatu więcej. Mamy kolejny atak. Znowu się nie udało, znowu gracz ten atak nam zablokował, ale lecimy dalej. Zaraz będzie 2500 XP-ków. No i mamy 2500 XP-ków, dzięki temu będziemy mogli wrzucić naszego liska na jeszcze wyższy poziom. No a lisek na wyższym poziomie oczywiście da nam więcej wygrać, więc ja oczywiście czekam na najazd. No bo w atakach lisek nie ma racji bytu, on tutaj nic nie robi. Więc wykręcimy sobie, słuchajcie, najbliższy najazd i mam nadzieję, że będzie niezły. Ale czekajcie, ja tego liska nie wrzuciłam na jeszcze kolejny poziom chyba. Ale to i tak mi nic nie da. 2650 z 4000, więc na szóstkę niestety nie wskoczymy. Musimy kolejne XP-ki zdobyć, żeby ten poziom był jeszcze wyższy. Kolejny atak. Dobra, tym razem się udało i mamy 300 000 razy 3, bo taką miałam stawkę. Zaraz kolejne miliony wskoczą na nasze konto. Och, jakby to tak, słuchajcie, w realnym życiu działało, to wszyscy bylibyśmy bogaci. No i mamy 2 200 000, co daje nam już ponad 50 milionów na budowę wiosek, czyli na pewno będziemy mogli tam dzisiaj, słuchajcie, nieźle zaszaleć. Teraz już trzeba uzbierać aż 40 tych gwiazdek, żeby dostać kolejnego gifta w postaci tej skrzyni. O, jest w końcu najazd. Troszkę mniejszy skarb, bo 924 000, ale może uda się zdobyć wszystko. Jest jeszcze drewniana skrzynia z kartami. Sultan, czadowy pingwin i puchata panda. No ale oczywiście nasz lisek na pewno się dokopie. I dokopał się do 184 000, czyli 954 000 razy 3 to daje nam prawie 3 miliony. No i dzięki temu mamy już, słuchajcie, 54 na koncie. Do samego końca lecimy. Szkoda, że nie mogę jeszcze wyższego zakładu zrobić. Poszłoby szybciej. W międzyczasie mamy kolejny atak. Udało się. 900 000. No te gwiazdki dosyć szybko się zbierają na tej wyższej stawce, więc też pewnie ten skarb za chwileczkę zdobędziemy. Kolejny atak i tutaj się nie udało, jest zablokowany. Kolejny atak. Zablokowany. Ale to zawsze jakieś, słuchajcie, są pieniążki. 300 000 to zawsze dobry pieniądz. Dobra, tam zaraz nam się uzbiera chyba to 40. Chyba się uzbiera, słuchajcie, bo już nam się kończą zakręcenia. Zaraz zobaczymy, czy zdołamy. Kolejny atak. Tym razem się udało i mamy 900 000 z ataku. Dobra, teraz 6 gwiazdek, może jeszcze je uzbieram. 6 brakuje tylko. 30 zakręceń. Dobra, to teraz już się nie martwię. Na pewno w międzyczasie jakaś gwiazdka nam się wylosuje. Jest. Jeszcze tylko 3 brakują i będzie skarb. Dobra, mamy to. Uuu, 30, słuchajcie. To można powiedzieć, że takim jednym zakręceniem trafiłam prawie na dwa od razu... dwa prezenty. Wow, słuchajcie, tutaj jest szał kart. Dostałam ich aż 9 i dostałam w ogóle mnóstwo zakręceń. Patrzcie na to, mam 574 zakręcenia. W ogóle moglibyśmy, słuchajcie, do jutra kręcić. 4,5 miliona kasy. Dobra, ja myślę, że dojdziemy sobie tak do 100 milionów i pójdziemy na wioski. Bo zanim te zakręcenia się skończą, mogę wyższy zakład zrobić, czy nie mogę? Nie, nie mogę. Szkoda, bo już teraz przy takich ilościach to bym na pewno poleciała znacznie więcej. Mam możliwość, no to bym skorzystała, prawda? Tak sobie powiedziałam do tych 100 milionów, a to chyba nie będzie takie łatwe. Chyba, żebyśmy mieli, słuchajcie, dużo najazdów. A tam już się zaraz kolejne zakręcenia szykują. Dobra, atak. No zobaczcie to, zaraz będziemy mieli kolejne zakręcenia. Jest najazd. Dobra, mamy bezbłędny. 762 000 ode mnie, od liska jeszcze 182 000, co daje nam 2800 łącznie. Dobra, i kolejne zakręcenia zaraz zawędrują na nasze konto, czyli 130. No szkoda, słuchajcie, szkoda, że nie mogę zrobić wyższego zakładu. kolejny atak. To może inaczej, dojdziemy sobie do 80 milionów. No nie, kolejne zakręcenia, to się nie skończy, słuchajcie. Znaczy cieszy mnie to, bo zawsze będę miała możliwość sobie kręcić, ale no jednak chciałabym już te wioski budować. Poczekajcie, muszę sprawdzić jedną rzecz. Karty. Pupile. Dotknij duplikatu, aby wysłać go znajomemu. A czy to mi coś da? Nie mam znajomych. Aaaa! Nie, wiecie co? Myślałam, że gdzieś tutaj mogę to zmienić, żebym miała wyższą stawkę, ale to chyba po prostu wchodzi na kolejnych poziomach. No, nie mogę tego zmienić. Lipa. Dobra, inaczej. Dojdziemy sobie do 70 milionów i idziemy na wioskę. Pusto. Ale słabo, słabo. Z takiego ładnego skarbu chyba, słuchajcie, najgorsze z możliwych dziur wybrałam. No i tylko mamy 500 tysięcy, niecałe razy 3. Dobra, jest 70 milionów. To co? Idziemy na wiochę. Dobra, zobaczymy, jak nie uda nam się zbudować do końca, najwyżej wrócimy jeszcze na spina. Tutaj musimy naprawić to, co nam zepsuli oczywiście. No i lecimy kolejne etapy. Tutaj już, słuchajcie, w ogóle się nie zastanawiam. Chociaż one są tak turbodrogie, a to jest dopiero 4. wioska. Dobra. Ale może dzięki temu, im dalsze wioski, tym będę mogła mieć wyższą stawkę na kole. Wiecie, o co chodzi? No i oczywiście karty. Nie, cały czas jest razy 3. Idziemy na wiochę. Budujemy kolejną. Te pierwsze etapy są naprawdę tanie, więc w ogóle się nie zastanawiam. Na pewno tą nam się uda ukończyć. A czy na 6. nam starczy? Zaraz zobaczymy. Nie, no starczy nam na jeszcze jedną. Wioska ukończona. Idziemy na epokę kamienia, czyli wioska numer 6. Oczywiście klasycznie dostajemy zakręcenia i skrzynie z kartami. I wioska. Lecimy do samego końca, tyle ile mamy kasy, bo jak wiecie, jakbyśmy to zostawili, to ktoś by nam to po prostu zaatakował. I zabrał nasz skarb. Tak więc ja zawsze inwestuję w wioskę, bo chyba łatwiej jest ją później naprawić. Dobra, mamy to. Udało się nawet ukończyć 6. I mało tego, uda nam się, słuchajcie, rozpocząć 7, czyli Słoneczne Hawaje. Wątpię, że uda się ją ukończyć, bo tu naprawdę już potem te etapy są drogie, ale na pewno coś tutaj uda mi się w niej zrobić. Dobra, cyk, cyk. Kupujemy. Te pierwsze etapy są tanie. Dobra, tutaj jeszcze na pewno też starczy. Tutaj jeszcze też starczy. Już widzę, że topnieje kasa. I uwaga, 4 etapy zabrakły. No to idziemy szybko, słuchajcie, losować. Z 5 milionów potrzebujemy, może nawet trochę więcej, żeby ukończyć tą wioskę. Jest najazd. Fajny skarb, 1 300 000, więc jeśli uda się go wygrać... Aj, drewniana skrzynia. Dobra, ale razem z Liskiem na pewno coś uda nam się tutaj, słuchajcie, fajnego wykręcić. Jest 1 100 000, Lisek dokopał się jeszcze do prawie 300, co daje nam, słuchajcie, łącznie 1 430 000. Ej, ja to zrobiłam na zakładzie razy 1. Jaka lipa. Nie zmieniłam zakładu. No to jeszcze jeden najazd by się przydał. W międzyczasie jeszcze XP-ki. Nie, no to mi starczy na jeden etap, to jest lipa. Atak. Nie, myślałam, że będą 3 młotki, jednak nie. Tych zakręceń to mam tyle, że ja, słuchajcie, przez tydzień bym chyba kręciła na takich niskich stawkach. $3,5 miliona dopiero. Dobra, teraz 4 miliony. Trochę więcej się sypnęło. Ale to nadal jest mało, żeby ją ukończyć. Jest najazd? Jest. Dobra. Teraz już mamy razy 3, więc cokolwiek by się nie stało, no to raczej mi starczy. Nie ma monet. Kurczę, no nie trafiłam. Lisek, dawaj, dawaj czadu. Dobra, Lisek 300 koła wykopał, więc mamy 4,5 miliona. Dobra, jest ok. I teraz idę, słuchajcie, zobaczyć, na co mi to starczy. Czy skończymy tą wioskę? Jest! Jeszcze 1 200 000 nam został, słuchajcie. Wioska ukończona. Przechodzimy do Troi. No i tutaj tak naprawdę chyba tylko jakiś jeden etap mi się uda zrobić. Macbizon. Brzmi to jak nazwa jakiejś burgerowni. Dobra. No po jednym etapie. Koniec. Oczywiście mam tutaj na spinie mnóstwo zakręceń, więc na spokojnie mogłabym uzbierać sobie pewnie na 3 wioski do przodu, ale słuchajcie, to już w następnym odcinku, jeśli oczywiście będziecie chcieli ten Coin Master jeszcze zobaczyć. Teraz oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was na rozpoczęcie weekendu z DIY, czyli Diamond Painting, o które również prosiliście. Ja się też bardzo cieszę, bo dawno tam nie zaglądałam do tych diamencików, a naprawdę kusi mnie już, kusi bardzo kolejny obraz, ale tak nam to wolno idzie, że nie wiem, czy to już nie będzie coś świątecznego. Ale oczywiście zrobimy taki film vlogowy, w którym to pokażę Wam kilka propozycji i będę chciała na pewno, żebyście Wy wybrali kolejny obraz. Dzięki Wam za dzisiaj i oczywiście do zobaczenia już jutro i wysyłam Wam buziaki.